Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Według historyka Hustona Smitha nauczanie Jezusa jest najczęściej powtarzanym w dziejach. Miłuj bliźniego jak sam siebie samego. Co chcesz, aby ludzie czynili Tobie, to czyń im. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, a ja Wam sprawię odpocznienie. Poznajcie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Przeważnie jednak Chrystus opowiadał przypowieści o ukrytym skarbie, o siewcy, o perle, o dobrym Samarytaninie. Ludzie, którzy słuchali tych przypowieści, byli poruszeni i mówili: ten człowiek przemawia z autorytetem. Nikt tak nie mówił, jak on mówi. Jednak największe wrażenie robi nie tylko to, czego Jezus uczył, ale to, że żył zgodnie z tym, czego uczył. Z tego, co wiemy, całe jego życie pełno było pokory, ofiarności, miłości, która nie szuka swego. Największym dowodem jego pokory jest to, że w słowach i czynach Chrystusa nie sposób doszukać się śladu narcyzmu czy egoizmu. Jezus nie skupiał uwagi na sobie, zależało mu jedynie na tym, co ludzie myślą o Bogu. Widzimy wyraźnie, iż ignorował on obyczajowe bariery dzielące ludzi. Kochał dzieci, nienawidził niesprawiedliwości, a jeszcze bardziej obłudy, która odgradzała ludzi od niego. Pytania do dyskusji. Jezus nie poruszał wielu kwestii, które dotykają nas w obecnym czasie. Narkomania, reforma zdrowia, homoseksualizm, niewolnictwo, klonowanie, aborcja itd. W jaki sposób powinniśmy się odnieść do tych problemów? Jakie właściwe i niewłaściwe wnioski można wyciągnąć z tego faktu? Drugie. Jaką rolę we współczesnych konfliktach międzynarodowych może odgrywać nauczanie Zbawiciela o przebaczeniu? W jaki sposób chrześcijanie mogą wykorzystać to nauczanie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w rodzinach, zborach i innych wspólnotach? Czy są sytuacje, gdy przebaczanie nie jest wyjściem z problemów, które nękają narody i jednostki, czy też przebaczanie zawsze jest właściwym wyjściem? Czy pomimo ich niewątpliwej wartości nauki zawarte w kazaniu na górze bywają ignorowane w konfrontacji z rzeczywistymi problemami życia? Dlaczego tak jest? Jak to jest w Twoim życiu? W jaki sposób możesz świadomie stosować te zasady w swoim życiu z Panem? Dziękuję.